Nagrać, bardzo proszę. Dlaczego powiedział pan? A skąd pani jest? Jaka z Francji? Proszę? Z Francji? Z Francji. Ale dlaczego pan tam przeszkadzał? Ja nie przeszkadzam. PiS się kończy! Co? Ja nie przeszkadzam. Ale o co chodzi pan? Nie, ja się tylko zapytałem po prostu, tak jak jest to wolna przestrzeń, jestem tak samo dziennikarzem, proszę bardzo. Tak, nie, tylko że tylko jestem ciekawa. No, więc tłumaczę pani, no mam prawo zadawać tak samo pytania w kraju, w którym jest demokracja, tak samo jak i pani zadaje. No. No dobra. Piękne zdjęcie. Można? Jacy jesteście mili, że tu jesteście. Czy coś ważnego bez pani się odbędzie? Dzień dobry pani. Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski. Dobrze, ale pan wszedł między mnie a młodą parę, to nie, tak dobrze, trochę nieładnie. Już temat, już jest. Dzięki, wszystkiego dobrego chciałam powiedzieć. A jak wiem, no. A teraz... Wszystko ważne bez pani nie może się odbyć. No, bo ojczyzna jest dla mnie najważniejsza, dobrze, więc tam, gdzie się dzieją ważne rzeczy, to ja jestem. Dobrze, to mam takie pytanie. Ojczyzna jest dla mnie ważna. Ojczyzna, biała róża? Ja, pan nie wie, co jest ojczyzna, to pan dobrze ojczyznę. Ja mam takie pytanie, mogę? Ponieważ jest pani posłem, że tam, gdzie ojczyzna. Ale zaraz, jest pani reprezentantem Polski i pobiera pani pensję z naszych podatków, więc w tym momencie chciałbym zadać pani pytanie. Ale ja nie mam ochoty z panem rozmawiać. Ale pani jest już pan mi zadał pytanie, ja pani nie jestem nie w niedzielę? Pan się zmiłuje. 24 godziny na dobę jest pani. A to pan tak zdecydował, to pan jest 24 godziny na dobę w pracy, ja jestem pani, teraz jest pani europosłem i nie jest pani prywatną. Niech pan idzie do kolegi. No. To nie jest mój kolega. Tu jest pana kolega, niech pan przyjdzie. Pani, to nie jest pan kolega, niech pan idzie. Idzie tam, niech pan idzie do kolegi, śmiało. Śmiało, ma pan tam kolegę. Niech pan idzie do kolegi. Proszę pani, jest pani obowiązkiem. Ale ja też jestem. A mógłby pan zauważyć, że ja też jestem wolny człowiek? Ale pani ja jest, rozmawiam. Nie, proszę, pani jest osobą publiczną. To niech pan się obrazi i pójdzie, dobra? Ja się nie muszę obrażać, to pani dziękuję obraża bardzo, obywateli. Obywateli, którzy płacą pani pensję. Co tam, co tam? Ja tam coś muszę. Dawaj, spytaj się. Możemy też sagen die das fast die meisten. To jest, ale brzydkie słowo jest. Für Demokratie, für Freiheit, gegen Populismus. Und gibt es keine Lüge. Demokratie in Polen? Sind Sie sicher? Wollen Sie diesen Mann interviewen? Ja, natürlich. Schon wieder. Ja, das Film, den können wir zusammen also drehen. Ich habe nicht dagegen. Okay, dann lassen Sie uns einfach mal fertig machen und können Sie machen. Okay? Proszę. Okay, Martina, mach am Platz. Okay. Warum wird hier immer wieder gestört? Nicht immer. Diese Leute stören gerade, weil ich weiß nicht mal, wer sie sind. Aber sie wollen wahrscheinlich aus mir eine böse Deutsche machen, die nicht polnische Interessen vertritt. Wenn man Deutsch hört, dann gibt es solche Nationalisten, die kommen und meinen, die Deutschen sind des Bösen. Woher kommt das plötzlich? Es gibt eine Ich habe den Eindruck, dass das ein Teil von so... es gibt solche Regierungen, die stärken sich durch so ein Feindesbild. Alle drumherum sind böse, Europäische Union ist böse, die Deutschen sind böse, dann ist es leichter zu regieren, fürchte ich. Und dazu werden diese Ressentiments gebraucht, die immer noch lebhaft sind, unglücklicherweise. Nein, aber hier glaube ich, die weite Mehrheit weiß, dass das Wesentlichste, was wir erreicht haben in den letzten Dekaden, ist die Europäische Union. Gute Beziehungen mit unseren Nachbarn, vor allem mit den Deutschen. Also ich glaube, dass die große Mehrheit hier ist sehr freundlich. Diese Leute, die auf dieser Seite vom Zaun sind, die auf der anderen Seite vom Zaun nicht unbedingt. Dziękuję bardzo.
Pytaj się o ojczyznę. Tak. To teraz słuchałem pani dyskusji, ja wypowiedzi. Ja rozmawiam z tamtym panem, gdy pan była łaskawa przeszkadza. Już ja znam swojego dyskusji. Pan z prawicowej to... Co? Prawicowa to... No a co? Ta pani, no nie wiem, czy wie, co to jest. To jest ojczyzna, no ja. Nie wie chyba, co to jest. No. Smutny trochę. No. Dobra. Już? Już? Dobrze, to teraz muszę pani skończyć z nami, bo wypada... Skończyłam już z wami, panowie. Nie, proszę pani. Pani... A pani mówi o ojczyźnie. Nie chce pani... Ja już z wami, panowie, skończyłam. Czym pani? Pani jest Polką, czy... Pani nie jest... Pan mi zmierzy obwód głowy, wie nie, pan, proszę pani. Test DNA, ja? To wtedy pan będzie wiedział. Nie, ja po prostu pytam się panią. Już byli tacy, ale dlaczego co pani brali mnie obwód klepie? Głowy. Dlaczego pani narusza moją nietykalność w tej tacy, chwili? Już byli tacy, co mierzyli obwód głowy. Pani, dlaczego pani narusza... Pan narusza, bo nie mogę przejść. Proszę pani, ja panią pytam. Która? Pani... Może pan powiedzieć, że ja z nimi nie chcę rozmawiać. Nie chcę rozmawiać? Oni chcą mi mierzyć obwód. Bo tam pani nie wie, co to... Ale dlaczego pani coś... Przecież pani poświadcza nieprawdę o znaczeniu prawnym w tej chwili. Ja panią pytam... Proszę, może być gorzej? Ja panią pytam po prostu o pewne wartości. Jeżeli pani jest reprezentantem Polski... Pan narusza Polski, moją prywatną sferę. Proszę pani, ja jestem tak samo w swojej prywatnej sferze, a ponieważ pani jest reprezentantem naszego kraju w Brukseli, więc mam prawo pani zapytać. Pani idzie do swojego wodza Jarosława i z nim rozmawia. Ale ja z nim już rozmawiałem. Ale pan uważa, bo pana to w sumie nie gryzie. Pana, ja wiem, co mnie gryzie, a co nie.